Tam, ty co, to co to jest? Karnister? Przyjrzyjmy się temu bliżej, czekaj. Patrz. To jest kość. Kość. Patrzę, co mi tak... Myślałem, że mi kierunkowskaz się włączył, ale nie. Eddie, widzę, że trafiłeś pod kosiarkę. Ostrzyżony pięknie. Zresztą ja też, na krótko. Pomimo, że jest zima. Szybko dopijamy kawę. Mamy grudzień, więc i opakowanie świąteczne z płatkami śniegu. I kierujemy się za chwilę do jaskini o ciekawej nazwie. A my tymczasem idziemy po jakichś krzaczorach po łące do jaskini. Jaskinia znajduje się w tamtej skale. Dotarliśmy do ściany lasu. Nie wiem, którędy idziemy. Tam w dole pewnie jeszcze rzeka płynie, ale to najmniejszy problem. Może tą ścieżką pójdziemy. Zobaczymy, czy da się przejść na drugą stronę. Jak nie. A chociaż tutaj, choć tędy przejdziemy. Tu jest tak szeroko, wiesz? Eddie. No, tędy idziemy, szeroko jest, przez las brzozowy. Kleszczy już nie ma, bo jest druga połowa grudnia. Poszły spać wszystkie. Temperaturkę mamy 1 stopień na plusie. Rano dosypało śniegiem, ale już praktycznie nie ma śladu po stronie południowej. Natomiast po północnej, tu jest strona południowa, więc jest już bez śniegu, a po północnej jakby dopiero spadł. Eddie prowadzi. Jak zwykle po krzakach. My to lubimy najbardziej, łazić. Łazić po krzakach, tam gdzie nie ma ścieżek. Ja myślałem, że tutaj będzie płynęła jakaś rzeczka, ale... Nie, jest sucho. Idziemy teraz dnem doliny. Bateria dostaje bardzo mocno po garach od temperatury. Była naładowana na 1,5 godziny, już zostało tylko 25 minut. Na szczęście jest druga zapasowa. I jeszcze powerbank do podładowania. Zrobiliśmy małe zamieszanie w okolicznych domach. Obudziliśmy wszystkie psy. Muszą się bardzo nudzić te pieski, skoro tak drażliwie reagują na obcych ludzi. W sumie ja jakbym całe życie siedział przy domku metr na metr, też by mi się nudziło i chciałbym sobie pogadać z obcymi. Chyba widzę wejście. Edyń się nie odzywa. Zły jest, bo zgubił dekielek od kanona, także jak znajdziecie w jaskini mamutowej dekielek od kanona, to jest Ediego. Znajdujemy się już u wylotu, a można i powiedzieć u wejścia jaskini. Nie jest ona oznaczona na wielu mapach, także lokalizacja jej jest dosyć trudna. Nie będziemy zdradzać, gdzie ona się znajduje. Ale co ciekawe, co trzeba powiedzieć o tej jaskini? Otóż jest ona bardzo niebezpieczna. Nawet można powiedzieć skrajnie niebezpieczna i bardzo trudna. W połowie jaskini zaczyna się kilkumetrowy komin, który jest tylko do przejścia z liną. Dalej są dwa zaciski o trzecim stopniu trudności. W jednym z tych zacisków, w pierwszym zacisku, jakiś czas temu jeden z eksploratorów zakneblował się do tego stopnia, że wyciągali go przez 3 godziny. Dopiero po zaczepieniu liny za nogę udało się go wyciągnąć. A na samym końcu jaskini jest bardzo ciekawe jeziorko. No niestety trzeba przejść te dwa zaciski o trzecim stopniu trudności. My ich nie zrobimy, bo nie mamy sprzętu, a poza tym nie mamy liny. Wchodzimy do jaskini. Zapalę sobie latarkę.
Plecaki już zostawiliśmy w części przedniej jaskini, ale pokażemy wam, jak to wygląda. Tu jest taki spory zacisk. Patrz, jakie tam skały są na górze. No. Na szczęście zaparły się i nikomu krzywdy może nie zrobią. W najbliższym czasie lecimy do części właściwej. To zostawiamy sobie plecaczki. Co tam? Ty, co to, to, co to jest? Karnister? A ta lina to jest stalowa? Nie. A to jest plastikowy karnister. Po co on tu został przywleczony? Z kawałkiem liny. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Idziemy w tamtym kierunku, tak? Zobacz. Tutaj też woda wygląda, jakby na skale były drobinki złota. No. Bardzo ciekawe zjawisko. No ładnie wyglądające. W tym miejscu znajduje się komin, który jest do pokonania tylko i wyłącznie za pomocą liny. No można jeszcze to zrobić na tak zwaną zapieraczkę. My nie będziemy próbować. I właśnie tam dalej są dwa zaciski, gdzie gość się zaklinował i wyciągali go przez 3 godziny i na samym końcu jeziorka. My idziemy w tą część łatwiejszą. Ktoś tutaj coś ukopał? Widziałem, są wiaderka. No faktycznie wiaderka jeszcze. To chyba archeolodzy dalej pracują. Poświeć na te wiaderka. 2. Tak, przekopują się gdzieś. Być może zastosowali jakieś sondy i wykryło, że tam dalej jest, wiesz, jakaś komora, nie? Może. Próbują się przekopywać. Tu po prawej mamy ciekawe mleko wapienne. No. I kolejne okno tak zwane. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Ty zobacz. Tu coś świeżego jest. A, myślałem, to są chyba tylko kamienie. Nie, to wygląda jak kości. To są kości. Przyjrzyjmy się temu bliżej, czekaj. Patrz. To jest kości. Kość. I tam dalej są kolejne części. Pytanie teraz, czy to są kości człowieka, czy zwierzęcia. To musiały być wykopane z tego miejsca. Może. Jak nic. Ale super wygląda ta woda. Ale dobra herbatka w jaskini. Z miodzikiem. Sprawdzasz, czy tam da się przecisnąć? Raczej nie. Nie zmieszczy się. Znaczy, no wiesz, na upartego by się zmieścił, ale tam chyba jest spadek. Dla mnie jest, to może powiem, że może jest spadek, mogę też. Komin na pewno jest. A widzę jeszcze ciekawe mleko wapienne. Czekaj tylko. To podejdź. Czekaj. Tak jakby ci się udało wieździe poświecić, pokażę ci latarką. O, tam. Dobra, a ja to sfilmuję. Mleko wapienne. No, ładnie się uformowało. No tam się nie przeciśniemy się tam. Bardzo mokra jest ta jaskinia. Chyba najbardziej mokra, w jakiej dotychczas byliśmy. Dosyć spore błoto. Widać już nasze ślady. Dobra, przeciskamy się. Tu już na szczęście pająków nie ma, bo jest za daleko dla nich. Pająki lubią bliżej wejścia siedzieć. Kurde, ale patrz, pierwszy raz widzę kości odkopane w jaskini i zostawione. No. No i ten komin, do którego nie zejdziemy. To, co ja tutaj widzę, to jest jeszcze nic. On tam, dopiero tam daleko zaczyna pokazywać swój pion. Nie ma szans. A był. Panie kolego. A był. No. Zobacz, hak jakiś zbity. Przytrzymasz? Co tam zobaczyłeś?
Zobacz, jaki ten korytarz jest daleki tam. Czyli oni musieli się... Musieli się przekopać tam dużo dalej. Idziesz tam? Przyciskasz się? Tylko się nie zaklinuj jak tamten gość, bo nie przejdziesz, nie? Wydaje się, że się przejdzie, ale jest za wąsko. Gdyby nie było, to mogłoby być dołem. Popatrz się. No, będziesz... Tak będziesz ufajdolony w błocie, jakbyś wyszedł z jakiejś... Nie wiem... Brakuje mi porównania. No, są wiaderka, czyli działają. I widzę tam daleko, daleko przez tą mniejszą... mniejszy otwór, że jest ten korytarz jeszcze dalej. Jestem. Kurde, ale tam by weszła zwierzyna albo człowiek, żeby tutaj te jego kości wykopali. Możliwe, no. Zwierzęta w zimę lubiły się chować głęboko w jaskini. Ten kanister mnie zastanawia, co on tu robi. Leży. Wiem, że leży, ale po co im był tutaj potrzebny? Pewnie się nigdy tego nie dowiemy. No i już zaczynają się pajączki. Pajączki, kokony. A my wychodzimy. Tu jest jeszcze jeden korytarz. Ale widzę, że za tym większym kamieniem się kończy. Z tego względu, że dalej jest światło dzienne. No i wyjście. Kolejną jaskinię mamy ogarniętą. O, znowu piesek nas usłyszał. Chcę porozmawiać. I to by było na tyle. Zbieramy się do auta. Dzisiejszą eksplorację trzeba uznać za bardzo udaną. Zrobiliśmy 75% planu. Eddie, widzę kurtka do prania. I spodnie. No. Kurtka i spodnie, całe brudne. No, no niestety, no do jaskini jak się wchodzi, o aparat, zobacz jaki masz. Ufaj do przeczyszczenia idzie. Obiektyw, wszystko. No. Wszystkich pozdrawiamy z jaskini. I zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczyska. Sarna. Chodź. Nie, sztuczna. Jeleń sztuczny. Mówiłem.